Willibrord urodził się w Northumbrii około 658 roku. Jego ojciec Wilgilis, po śmierci małżonki, udał się na pustelnię i tam zamieszkał z kilkoma towarzyszami. Willibrord został również benedyktyńskim mnichem. Wstąpił do opactwa w Ripon. W wieku 20 lat, za zezwoleniem opata, udał się do Irlandii, do Rathmelsigi, pod kierownictwo głośnego świętością i wiedzą opata Egberta. Z jego też polecenia otrzymał święcenia kapłańskie. Miał wówczas 30 lat. Już jako kapłan popłynął wraz z kilkoma towarzyszami około 690 roku do Fryzji, gdzie podjął pracę misyjną. W owym czasie Irlandia słynęła z licznych klasztorów, z których wyruszali misjonarze do Anglii, Niemiec, Belgii, Holandii, Danii i do Skandynawii. To oni przyczynili się znacznie do nawrócenia tych ludów. Król Franków, Pepin II, wydelegował Willibrorda do Rzymu w celu uzyskania kościelnych uprawnień na teren misyjny. Willibrord otrzymał je od papieża świętego Sergiusza I. Papież podarował mu ponadto relikwie świętych i naczynia liturgiczne. Misjonarze udali się najpierw do Austrazji, która stanowiła część Fryzji. Pozyskali tam dla Ewangelii bardzo wielu mieszkańców, w tym także znakomitych panów. Willibrord obrał sobie za stałą rezydencję miasto Anversa. Pracę misjonarzy wspierał święty Amand, biskup Utrechtu, który od lat prowadził tu pracę apostolską. Przeszkodą dla misjonarzy był jednak pewien mnich, imieniem Suidbert, który, wyświęcony na biskupa, działał samowolnie i uważał Willibrorda i jego towarzyszy za intruzów. W tej sytuacji Willibrord czuł się zmuszony udać się powtórnie do Rzymu. Sergiusz I, po wysłuchaniu relacji, udzielił mu sakry biskupiej w roku 695, w Wigilię Dnia Świętego Klemensa. Na tę pamiątkę Willibrord odtąd obrał sobie imię Klemensa. Papież nadto nadał mu paliusz arcybiskupa, by mógł w razie potrzeby na ziemiach pozyskanych dla Chrystusa mianować biskupów. Po powrocie do Holandii Willibrord zamieszkał na stałe w Utrechcie. Wystawił tu katedrę i dom biskupi. Odbudował także sanktuarium świętego Marcina, które wystawił tam niegdyś święty Wilfryd. W roku 698 Willibrord wybudował kościół w Trewirze i klasztor w Esternacht, w dzisiejszym księstwie luksemburskim. Podobny klasztor benedyktyński założył w 714 roku w Limburgu. W tych fundacjach hojnie wspierał Willibrorda król Pepin II i jego małżonka Irmina. Dużą zasługą Willibrorda dla kultury średniowiecznej było założenie szkoły katedralnej w Utrechcie, jedynej wówczas w Europie Północnej obok szkoły katedralnej w Trewirze. Warto też wiedzieć, że Willibrord jako jeden z pierwszych pojął znaczenie jednolitej chrześcijańskiej rachuby czasu dla ewangelizacji. Upowszechniał liczenie lat od narodzenia Jezusa Chrystusa. Zachęcony powodzeniem misji we Fryzji wraz ze swoimi towarzyszami udał się do Szlezwigu i Danii. Tu jednak spotkało go niepowodzenie, omal nie stracił życia. Wycofał się i udał do Turyngii, gdzie z honorami przyjął go tamtejszy książę, Hedyn II. Na zaproszenie króla Franków udał się na jego dwór, gdzie udzielił chrztu jego synowi, Pepinowi III. W roku 718 zasiadł na tronie Franków Karol Młot. Wkrótce zmarł król Fryzów, Radbot, który pokonany przez Pepina II pozostał wrogiem chrześcijan. Dlatego korzystał z każdej okazji, by ich nękać. Teraz Willibrord mógł powrócić do Utrechtu. Zachowało się kazanie z 714 roku, które Willibrord wygłosił przed Radbodem. Nie Bóg jest tym, któremu oddajesz cześć, lecz diabeł, który ciebie, o królu, zapędził w najgorsze zaślepienie, aby wydać twoją duszę na wieczne potępienie. Albowiem nie ma innych bogów prócz tego jedynego, który stworzył niebo i ziemię i morze. Ten, kto mu oddaje cześć w prawdziwej wierze, osiągnie życie wieczne. O tym zaświadczam tobie dzisiaj jako jego sługa, abyś w końcu odwrócił się od kłamstwa starego zabobonu, w którym trwali twoi przodkowie, i uwierzył we wszechmocnego Boga, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Abyś ochrzczony w źródle życia obmył się ze wszystkich twoich grzechów, odrzucając całą twoją złość i niesprawiedliwość. Wiek i poniesione trudy misyjne stargały odporny organizm Willibrorda. Zmarł w opactwie Wächternacht 7 listopada 739 roku w wieku 81 lat. Jego relikwie złożono w kościele opactwa w Echternacht. Jest patronem diecezji w Utrechcie, Haarlem, Niderlandów i Luksemburga. Jego pomocy wzywali chorzy na padaczkę i choroby skóry oraz ludzie cierpiący na skurcze i drgawki. Nazywany jest apostołem Fryzji.
Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że przez nauczanie świętego Willibrorda, biskupa, ludy pogańskie przeszły z ciemności do światła prawdy. Daj nam za jego wstawiennictwem, abyśmy trwali w niezachwianej wierze i w nadziei płynącej z Ewangelii, którą głosił. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.